Witamy w programie wyborczym WITVM, podczas którego podsumujemy drugą turę wyborów samorządowych, która zadecydowała o tym, kto na kolejne 5 lat zasiądzie w fotelu prezydenta. Agnieszka Maliszczak-Hanzel i Marcin Janota. Zapraszamy. W programie przedstawimy wyniki wyborów prezydenckich. Zapytamy także wybranego prezydenta o plany na kadencję. Ponadto zapytamy również eksperta, jak ocenia tegoroczną kampanię wyborczą. 21 kwietnia podczas drugiej tury wyborów prezydenckich frekwencja w Mysłowicach wyniosła 49,68%. Dla porównania w pierwszej turze wyborów, które odbyły się 7 kwietnia, frekwencja wyniosła wówczas 53,74%. Co ciekawe, mimo spadku mobilizacji mieszkańców 21 kwietnia, Mysłowice miały najwyższą frekwencję wyborczą wśród miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Czas już teraz przejść do podsumowania wyborów. Przypomnijmy, że o fotel prezydenta Mysłowic w drugiej turze ubiegało się dwoje kandydatów, urzędujący prezydent Dariusz Wójtowicz oraz dyrektorka pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki Dorota Konieczny-Simela. Jak wynika z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej, z wszystkich 41 obwodowych komisji wyborczych drugą turę wyborów wygrywa Dariusz Wójtowicz, uzyskując reelekcję na drugą kadencję. Zagłosowało na niego 14 980 mieszkańców, co dało 56,36% poparcia. Jego kontrkandydatka Dorota Konieczny-Simela uzyskała 11 599 głosów, co dało 43,64% poparcia. A teraz posłuchajmy rozmowy z prezydentem Dariuszem Wójtowiczem, który został wybrany na drugą kadencję. A naszym gościem jest prezydent miasta Mysłowice, Dariusz Wójtowicz, wybrany na kolejną kadencję. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Czy emocje już opadły? Opadły. Opadły emocje, ale zmęczenie jeszcze zostało. Chrypka została, ponieważ jestem mocno przeziębiony, także przepraszam też za niedyspozycję, ale mam nadzieję, że wszyscy będą rozumieli, co mówię. Czy możemy jeszcze trochę się cofnąć i wrócić do tej pierwszej tury wyborów? Czy był pan tym wynikiem zaskoczony, czy nie? Byłem bardzo mocno zaskoczony, ponieważ liczyliśmy, nie tylko ja, ale cały sztab, że wybory zakończą się w pierwszej turze wyborów samorządowych, tych naszych prezydenckich. Niestety nie udało się i druga tura to była już ciężka walka. Jak ostatnie dwa tygodnie wpłynęły na wynik drugiej tury? Mnie się wydaje, że agresja ze strony Koalicji Obywatelskiej i pani Simeli spowodowała, że mieszkańcom łatwiej było podjąć decyzję, na kogo zagłosować. Ludzie już nie chcą słyszeć negatywnych opinii, samych negatywnych, takiego hejtu. Ludzie nie chcą oglądać dziennikarzy napuszczonych na ludzi, którzy robią cyrki w mieście. A do tego dochodziło w Mysłowicach, więc odbiło się to czkawką i mieszkańcy poszli zagłosować w taki sposób, że dzisiaj jestem zadowolony. Czy coś było takiego, co pana w tej kampanii zaskoczyło? A jeżeli tak, to co to było? Brak merytoryki. Brak merytoryki, ponieważ kontrkandydaci zamiast rozmawiać na argumenty dotyczące rozwoju miasta, planowanych inwestycji, wyciągali jakieś brudy, kłamstwa, płacili dziennikarzom za jakieś materiały dziwne. Mnie to boli, ponieważ ja tych ludzi znam. Ja z tymi ludźmi pracuję od wielu lat, współpracowałem przez wiele lat i w ciągu paru dni z przyjaciół, znajomych, dobrych znajomych stali się dziwnymi wrogami i ja tego nie potrafię zrozumieć. A co przed nami? Kolejne 5 lat, jak mają one wyglądać i jakie pan ma też plany na najbliższą kadencję? Kolejne 5 lat to będzie dalej ciężka walka o miasto, o zdobywanie środków finansowych na remonty, modernizację. Między innymi dlatego, że przez 40 lat miasto było zaniedbywane. Pierwsze 5,5 roku to była ciężka harówa, ponieważ trzeba było ściągnąć środki finansowe zewnętrzne, bo jak wiemy, własnych nie mamy, spłacamy ogromne zobowiązania między innymi MPWiK-owskie, czyli spółka wodociągowa ma ogromne problemy. Musieliśmy podejmować wręcz karkołomne decyzje, jeżeli chodzi o finansowe działania inwestycyjne, no ale efekty widać. 8 przedszkoli termomodernizowanych, 2 szkoły, 2 parki, kilkanaście ulic, budynki Miejskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Wydaje mi się, że zrobiliśmy cud nad Przemszą. I uważam, że ten cud będziemy dalej pielęgnowali i kolejne 5 lat to na pewno przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Piasek. Mamy tam 49 milionów środków zewnętrznych.
Ruszyliśmy już z Armii Krajowej Prusa, Wojska Polskiego Wyspiańskiego, Lompy Rejmonta Mickiewicza. Ruszamy z ulicą Kryształową, ale przed nami również środki finansowe, które musimy wydać na ulicę Murckowską i Graniczną. Do tego jeszcze nam dochodzi końcówka ulicy Długiej, którą kończymy, ten pierwszy etap. Przy okazji mamy do dyspozycji środki, ogromne środki na przebudowę kąpieliska Park Słupna. Chcemy w tym roku ruszyć z pracami, w przyszłym roku zakończyć je. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, priorytet mieszkańców i mój. Dom dziecka, termomodernizacja, szkoła podstawowa numer 2, szkoła podstawowa numer 16, termomodernizacja, przedszkole numer 4, termomodernizacja. Mamy chyba 14 milionów na przebudowę kolejnych dróg rowerowych dla Mysłowic. Mamy pieniądze na trójkąt cesarzy, na przewiązkę. Też ogromne pieniądze, bo tam jest 5700 zł z tego, co widziałem. Przed nami wielkie wyzwania, też zagospodarowanie terenów pogórniczych. Chciałbym, żeby w tej kadencji ruszyły porządnie prace, ponieważ pierwsze 5,5 roku to było pozyskanie tych terenów, zrobienie programu funkcjonalno-użytkowego. No i teraz przed nami kolejne rzeczy, więc mam nadzieję, że Rada Miasta, nowa Rada Miasta, będzie chciała współpracować, nie będzie tam polityki tak dużo jak poprzednio i będziemy mogli rozwijać miasto. No właśnie do tej nowej Rady Miasta chcemy teraz trochę nawiązać. Panie Prezydencie, no nie ukrywajmy, że muszą teraz trwać, czy będą trwały jakieś rozmowy na temat współpracy, może jakiejś koalicji. Ma Pan już, można powiedzieć, jakiś plan na budowanie tej większej koalicji w Radzie Miasta? Chciałbym zaproponować, żebyśmy wszyscy byli jedną wielką koalicją, żeby nie było opozycji. Mam nadzieję, że tutaj... Jest to realne, uważa Pan? Ja uważam, że jeżeli Koalicja Obywatelska uwolni się od człowieka, który jest w parlamencie i steruje nimi, będą chcieli współpracować, no to przed nami naprawdę piękna przyszłość. Ponieważ tak, ja mam do dyspozycji w tej chwili 7 radnych wspólnie dla Mysłowic. Dziękuję za głosy tutaj przy okazji. 5 jest z Prawa i Sprawiedliwości, 1 jest z Komitetu Bernarda Pastuszki i 10 osób z Koalicji. Uważam, że tutaj powinniśmy wszyscy sobie podać ręce, usiąść przy jednym stole i realizować to, na co mamy środki finansowe. Wiadomo, że musimy emitować obligacje, około 46 milionów złotych, żeby zabezpieczyć własne wkłady na te remonty, o których mówiłem, ale my tych pieniędzy nie musimy wydać. My możemy zrobić tak jak ze szkołą na Laryszu. Było pozwolenie ze strony Rady Miasta na obligacje o wartości 30 milionów złotych, żebyśmy mogli rozpocząć procedurę przetargową i ruszyć z pracami, a w międzyczasie trwały spotkania z przedstawicielami rządu i te pieniądze dostaliśmy, nie musieliśmy tych obligacji nawet ruszać. Więc tutaj też widzę taką możliwość, że jeżeli uruchomimy obligacje w formie uchwały, nie musimy tych obligacji uruchamiać w formie finansowej, tylko w międzyczasie rozpocząć roboty, przetargi, a po pieniądze pojechać. Przecież Urząd Marszałkowski jest zdominowany przez Koalicję Obywatelską. Rząd również. Uważam, że powinniśmy się dogadać wszyscy wspólnie i pojechać po te środki finansowe, zorganizować kilka spotkań, pokazać, jak miasto się rozwija, że warto nie uruchamiać tych obligacji i pozyskać środki zewnętrzne. I to jest jeden z moich takich priorytetów na tą kadencję. No właśnie, pozyskiwanie środków zewnętrznych no to jest jedno, ale mamy też spore zadłużenie. I emitowanie kolejnych obligacji to będzie tylko pogłębianie po prostu tego zadłużenia. Dlatego mówię, podjąć decyzję o tym, aby móc uruchomić inwestycje, a w międzyczasie uzupełnić obligacyjne środki dotacjami. Tak było na szkołę. Nie wierzę w to, że nie pomoże nam ministerstwo jedno, drugie, trzecie. My jesteśmy samorządem, który nie bawi się w politykę, przynajmniej urząd i ja, więc rozmowy z koalicją, z trzecią drogą czy z lewicą uważam za coś normalnego i powinniśmy ruszyć tam po pieniądze, ale tu potrzebuję też radnych Koalicji Obywatelskiej i dzisiaj wręcz na wizji proszę ich o współpracę i kampania się skończyła, przed nami wiele pracy, żeby zmienić miasto. Ja jestem w stanie podać rękę nawet dzisiaj każdemu. Trudno, działo się bardzo wiele złego w czasie kampanii wyborczej, ale mieszkańcy od nas oczekują współpracy, a nie dalszych kłótni. A uważa Pan, że ta kadencja będzie bardziej przewidywalna, jeśli chodzi o Radę Miasta, czy znowu będą jednak potyczki i to będzie wyglądało tak trochę odbijanie piłeczki, jak to było w poprzedniej kadencji? No, wydaje mi się, że wymieniło się dużo ludzi i ci ludzie tacy, którzy przez wiele lat siedzieli w tej Radzie i niewiele robili, tylko byli po prostu przez wiele kadencji.
nie mają żadnych sukcesów związanych z inwestycjami, z jakimiś ruchami takimi rozwojowymi. Ich już nie ma. Zostało paru takich, którzy jątrzyli, ale mam nadzieję, że to też można wyciszyć. Ja na pewno zrobię kilka kroków do tyłu, żeby zacząć współpracować. No to jest nasza powinność. My nie możemy przypominać sobie, co było w kampanii wyborczej. Zostały gdzieś tam jakieś rany, zostały blizny, ale my jesteśmy... Opadło też dużo takich, można powiedzieć, gorzkich słów po stronach w kampanii wyborczej. Dlatego mówię, zróbmy krok do tyłu i zacznijmy dbać wszyscy o miasto. Bo nie może być tak, że prezydent sobie nie śpi po nocach, pracuje po 12-14 godzin, przychodzą radni i blokują wszystko. Tak nie może być. Panie prezydencie, no to jeszcze o tej współpracy na szczeblu rządowym i wojewódzkim. Jak pan tutaj widzi te możliwości współpracy właśnie, kiedy i samorząd wojewódzki, i rząd tworzy koalicja obywatelska z koalicjantami pozostałymi? Ja myślę, że jeżeli pan poseł nasz mysłowicki lokalny przestanie donosić na Mysłowicę, przestanie donosić na mnie, też się atmosfera zmieni. Możemy sięgnąć po środki finansowe. Wierzcie mi, z KPO środków jest bardzo dużo. A oprócz tego rządowe jeszcze środki są na inwestycje. Uważam, że te środki możemy dostać, jeżeli wszyscy będziemy mówili jednym głosem, czyli rozwój miasta. Ja jestem na to otwarty i dzisiaj tu deklaruję przy stole, że nie chcę się bawić w żadną politykę. Nie chcę dzielić na koalicję, opozycję. Jak radni sami się zaszufladkują, to będzie ich sprawa. Ja nie jestem w stanie wejść do ich głów, ale chciałbym, żeby wszyscy usiedli. Co to jest za różnica w takim mieście, że ktoś jest z koalicji, ktoś jest z PiSu czy z lewicy, tak jak ja? My jesteśmy wszyscy mysłowiczanami i powinniśmy razem współpracować, żeby pozyskiwać kolejne środki. Ktoś po mnie przyjdzie, będzie miał łatwiej. Ale mówi pan, przepraszam, jeszcze mówi pan, że donosić, trochę pan prowokuje teraz, mówiąc takie nie, słowa. Nie, bo dużo donosów leci na miasto w sprawie śmieci, w sprawie jakichś innych spraw. To są zwykłe donosy, takie bardzo niegrzeczne. Bo gdyby panu posłowi na czymś zależało, przyszedłby zapytać, tak? Powiedziałby, na ty jesteśmy. Darek, pokaż mi, jak to było. Ja mu pokazuję dokumenty, tu nie ma czegoś takiego. Tu jest wypisywanie, robienie konferencji prasowych, opluwanie. Dlatego mówię, nie ma sensu sobie przypominać tego, co było w kampanii wyborczej, bo to były bardzo wulgarne, bardzo niegrzeczne rzeczy. Jak ja będę to roztrząsał, to nigdy nie dojdziemy do porozumienia, więc ja dzisiaj zapominam o wszystkim i bierzemy się do pracy. I dzisiaj tutaj na wizji proszę Koalicję Obywatelską, proszę Prawo i Sprawiedliwość, proszę moich radnych i tego jednego od pana Bernarda. Wszyscy siadajmy do jednego stołu i zacznijmy rozmawiać. Niech każdy zajmie się jedną inwestycją z radnych i niech pilnuje na komisjach, na spotkaniach z mieszkańcami. Wierzcie mi, same sukcesy będą. Co będzie w takim razie priorytetem na najbliższe miesiące? Realizacja wszystkich inwestycji, na które otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie. Tego się nie da zrobić w kilka miesięcy. To jest na 5 lat pracy. 5, nawet 6. Niektóre inwestycje 6 lat. Mamy na nie środki. Dlatego mówię, przed nami naprawdę wielka rzecz. Możemy zacząć restrukturyzować urząd i jednostki, bo na pewno będę to robił. Bo musimy wprowadzić ogromne oszczędności ze względu na to, że Rada nie przyjęła budżetu, nie chciała wcześniej zwiększać wpływów z podatków, ze sprzedaży nieruchomości. Zrobiła nam się ogromna dziura budżetowa, którą myślę w 2-3 lata jesteśmy w stanie opanować bez problemu, ale do tego jest potrzebna większość bezwzględna, czyli przynajmniej 12 radnych. Ja biorę na siebie odpowiedzialność, jeżeli chodzi o restrukturyzację długu, restrukturyzację działań związanych z zatrudnieniem, ale radnych proszę, aby pomogli w uruchomieniu inwestycji. I to byłoby fajne, że każdy radny by sobie jedną inwestycję jakby przypisał, nie mówię tego w sposób formalny, i by jej pilnował. Jeden pilnuje schroniska, jeden kąpieliska Słupna, inny przedszkola, inne szkoły. Mamy parki jeszcze do zrobienia, mamy budżet obywatelski. Wtedy się łatwiej pracuje. Wszyscy mówią jednym głosem. I proszę mi wierzyć, my nie wydajemy ogromnych pieniędzy, tak jak inne miasta, na promocje, na jakieś wydatki zbędne. My tego prawie w ogóle nie mamy w budżecie. W tym roku nawet zero mamy na sprawy związane z promocją. Ale ja nie widzę w tym problemu, bo te środki są przekazane na normalne działania miejskie i to, co robimy, to jest samo w sobie promocja. Panie prezydencie, no to jedno z ostatnich pytań. Komu chciałby pan podziękować za te wybory? Mieszkańcom mądrości w wyborze. Nie chodzi o mnie, tylko dziękuję mieszkańcom, że nie dali się nabrać na te wszystkie rzeczy, które były pokazywane. Nie będę też tu opowiadał na wizji, bo telewizja Mysłowice nie jest polityczną jakąś telewizją, tu ma być spokój. I mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez wiele, wiele lat, jak w ostatnich latach.
Będzie trzeba poprostować pewne kłamstwa, bo dużo ich padło pod moim adresem, żeby mi zniszczyć nazwisko. Mam nadzieję, że to się wszystko teraz już poukłada. No i będziemy musieli ruszyć z pracą. Zresztą widzicie, dzisiaj jest pierwszy dzień po wyborach, a ja już zasuwam po inwestycjach, bo dzisiaj odwiedzam dwie inwestycje. Nie ma ani jednego dnia luzu. To będziemy nasze spotkanie kończyć, panie prezydencie. Życzymy powodzenia w tych 5 kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję mieszkańcom, że nie dali się nabrać na kłamstwa, że skończyło się wszystko dobrze. No i dziękuję całemu sztabowi wyborczemu mojemu, wszystkim znajomym za to, że z uśmiechem podeszli do wyborów i zrobili wspaniałą atmosferę. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za spotkanie. Posłuchajmy teraz, co na temat kampanii wyborczej ma do powiedzenia ekspert do spraw PR-u i marketingu politycznego, dr Tomasz Ćwięk. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Czy wynik pana zaskoczył? Powiem szczerze, nie zaskoczył mnie, bo jest odzwierciedleniem prowadzonej kampanii. To, co obserwowaliśmy między pierwszą a drugą turą wyborczą, wpłynęło na końcowy wynik. Także mam wrażenie, że profesjonalizacja z jednej i z drugiej strony każdego ze sztabów wyborczych wpłynęła na to, jak wyglądały te ostatnie 2 tygodnie, a jednocześnie, że tak powiem, dogmatycznie realizowana strategia wyborcza przez obecnego prezydenta wpłynęła na to, że wynik końcowy mamy taki, jaki mamy, i prezydent uzyskał reelekcję na kolejną kadencję. Rozmawialiśmy przed pierwszą turą wyborów, teraz jesteśmy już po drugiej turze. Czy według pana sztaby odrobiły trochę zadanie, jeśli chodzi o te 2 tygodnie ostatnie? Tak, to co mówiliśmy właśnie po pierwszej turze, obydwa sztaby odrobiły swoje zadania domowe. Rzeczywiście obserwowaliśmy wreszcie większą aktywność ze strony pretendentki do stanowiska prezydenta miasta. I tutaj to rzeczywiście dużo atrakcyjniej, lepiej wyglądało, lepiej było prowadzone. A jednocześnie takie drobne wpadki, które gdzieś tam się pojawiały, brak spójności komunikacyjnej, mam wrażenie, wpłynęły na to, że właśnie to Dariusz Wójtowicz uzyskał ponownie stanowisko prezydenta Mysłowic. Mówi się, że w pierwszej turze głosuje się sercem, a w drugiej turze przeciwko czemuś lub komuś. Czy właśnie tak mogło się zadziać w Mysłowicach i czy miała na to wpływ frekwencja? No, mamy taką nietypową sytuację w Mysłowicach, bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na kandydatów z pierwszej tury, którzy poparli Dorotę Simele przed drugą turą, to nie sprawdziło się, bo jeżeli zbierzemy tam, zdaje się, oni wspólnie mieli około 12%, 11-12%. Dorota Simela w drugiej turze zebrała niespełna 9% więcej niż w pierwszej turze. Także widać, że ci kandydaci, mimo że przekazali swoje głosy i zachęcali swoich wyborców do zagłosowania na nią w drugiej turze, nie zagłosowali. A jednocześnie, jeżeli spojrzymy na Dariusza Wójtowicza, on oficjalnego poparcia ze strony Mariusza Wielkopolana nie dostał, a mimo wszystko ten elektorat zwrócił się w jego kierunku, a dodatkowo udało mu się pozyskać jeszcze tych parę procent od pozostałych kandydatów z pierwszej tury. Także widzimy, że tutaj została ta lekcja trochę lepiej odrobiona i nawet takie wskazania, gdzie tam próbowano pokazywać w ten sposób, to jest standardowe zachowanie, więc tu nie mamy się czemu dziwić, ale jednak elektorat zachował się trochę inaczej, wbrew oczekiwaniom swoich kandydatów, i oddał głosy na przeciwnika, oponenta. A dlaczego ta frekwencja była jednak dość niska, niższa niż w tej pierwszej turze, jak pan myśli? Bo mam wrażenie, że to ciągle bazuje na tej kampanii prowadzonej przez Dariusza Wójtowicza na przestrzeni całej swojej kadencji, pierwszej kadencji, którą pełnił urząd prezydenta, że tutaj akurat w jego przypadku sprawdza się to doskonale, ta taka stara zasada, że zaczynamy kampanię dzień po wygranych wyborach. I ta kampania rzeczywiście była cały czas prowadzona. On był doskonale znany z tych swoich akcji, które i aktywności, które gdzieś realizował. One cały czas komunikował się z mieszkańcami. To nie były nowe rzeczy. A tutaj, jeżeli spojrzymy z drugiej strony na sztab Doroty Simeli, ta duża aktywność w ostatnim momencie, właściwie przed pierwszą turą, w momencie zgłoszenia ją jako kandydatki Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta w Mysłowicach, To właśnie na dobrą sprawę to jest ostatni miesiąc i tego tutaj też brakowało. Jasne, że ona funkcjonowała jako radny Sejmiku Wojewódzkiego, ale tej komunikacji było za mało. I tak na dobrą sprawę świetnie rozbudowana machina kampanijna, można by tak powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej gdzieś tam zawiodła, bo tutaj tego brakowało. Te takie niespójności, te drobne rzeczy pojawiały się i ja mam wrażenie, że one właśnie zaważyły. To jeżeli spojrzymy na sposób komunikacji pani Doroty Simeli, mówię, brakowało mi tego, to co na przykład sprawdziło się chociażby w wyborach samorządowych w Gdyni, gdzie kobieta została prezydentem miasta po 26 latach prezydenta Szczurkiewicza, odsuwając od władzy.
Tam postawiono właśnie raże na doświadczenie i na kobiecość. To takie dwa aspekty, które równolegle do siebie były prowadzone. I te umiejętności właśnie takie pozyskiwania funduszy dla rozwoju miasta, plus do tego właśnie jeszcze ten taki pozytywny aspekt kobiecości w polityce. To może zabrzmi trochę seksistowsko, ale to niestety ma duży wpływ na to. U nas tego zabrakło. U nas postawiono kandydatkę Dorotę Simele takiej smutnej narracji trochę, jak takiego boksera. Rzeczywiście próbowano ją wprowadzić w taką rolę rzeczywiście sparring partnera dla Dariusza Wójtowicza, a to nie o to chodzi. To w jej sztabie wyborczym było wiele kobiet, które są aktywne na arenie mysłowickiej, które rzeczywiście mogły komunikować, że Mysłowice są kobietą, a tego brakowało. Tak na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy na spoty wyborcze, które gdzieś tam się pojawiały, to w spotach wyborczych Dariusz Wójtowicz na to zwrócił uwagę i tam kobiety go popierały. I rzeczywiście był taki spot chyba nawet przygotowany, że kobiety popierają Dariusza Wójtowicza, a tu mamy kandydatkę na prezydenta, która w żaden sposób nie próbuje tego wykorzystywać. Tym bardziej, że ma doświadczenie, mówię, zarówno w zarządzaniu szkołą średnią, jak też właśnie na arenie sejmiku wojewódzkiego, gdzie pozyskiwanie środków unijnych i teraz w KPO mogło być kluczowym aspektem, którym można było próbować wygrać wybory. To właśnie, jeżeli jeszcze pozwolisz, czy to nie jest tak, panie doktorze, że po prostu jednak niektórzy odebrali, że pani Dorota Kołodziej-Simela jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej, a nie kandydatką z Mysłowic, bo te wycieczki różnych polityków i tak dalej, tak. Oni się pojawiali, oczywiście wspierali. Czy to tak trochę nie zabrzmiało jednak, że to jest kandydatka od koalicji, a nie taka kandydatka typowo mysłowiczanka z Mysłowic? Czy to też trochę nie zaszkodziło? To trochę zaszkodziło z pewnością, ale to mam wrażenie, że to tylko i wyłącznie czy w naszym mieście było to widoczne, bo jeżeli spojrzymy na innych kandydatów, oni w podobny sposób byli wspierani. Ale tutaj tego brakowało. Tu bardzo fajnie i ciekawie wykorzystywał sztab Dariusza Wójtowicza to poparcie, bo nawet jeżeli spojrzymy na tą gazetkę, która była kolportowana tuż przed ogłoszeniem ciszy wyborczej, gdzie z jednej strony mamy zdjęcie Donalda Tuska z Dorotą Simelą, która oficjalnie też to zdjęcie gdzieś nie było szczególnie mocno promowane przez sztab Doroty Simeli, ale jednocześnie, a po drugiej stronie jest Jarosław Kaczyński, który zwraca się i mówi, że nie głosujemy na kandydatów partyjnych, tylko na lokalnych kandydatów. To taki, że tak powiem, ukłon ze strony Dariusza Wójtowicza w kierunku właśnie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, gdzie ich lider mówi, nie głosujcie na tych kandydatów partyjnych, tylko głosujcie na tych lokalnych samorządowców. I zwróćmy uwagę, że Dariusz Wójtowicz podczas całej kampanii ani razu nie powiedział, do której partii należy. Miał świetnie zrealizowaną strategię, że tak powiem, rezygnując z wiceprezydenta Targosia, który jest związany z PiS-em przed samymi wyborami, gdzie rzeczywiście całkowicie zniknął z tej takiej areny politycznej, oficjalnej, a jednocześnie wspierał bardzo mocno listy PiS-u jako kandydat do Rady Miasta. I dzięki temu ten wynik wyborczy, który PiS uzyskał razem z ugrupowaniem Dariusza Wójtowicza do Rady Miejskiej, też pozwala śmielej patrzeć na realizowanie tych obietnic wyborczych, które pojawiły się w kampanii. Przed nami trudne 5 lat. Jakie według Pana można było wskazać największe wyzwania dla miasta? Największym wyzwaniem będzie pozyskiwanie wreszcie środków zewnętrznych. Środki unijne, środki z funduszy norweskich. To magiczne słowo KPO będzie bardzo ważne, bo nasze miasto podczas ostatniej kadencji, ale też podczas prezydentury poprzednich kandydatów czy poprzednich urzędników na stanowisku prezydenta, nie pozyskiwało środków unijnych. Mysłowice są niestety na szarym końcu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków, a biorąc pod uwagę obecną strukturę władzy na szczeblu centralnym i środki z KPO, które trafiają do naszego budżetu, to będzie teraz kluczowe, że nasi urzędnicy będą musieli przygotowywać dobre projekty, które będą w stanie rzeczywiście transformować nasze miasto, bo wszystko na to wskazuje, że skończy się czas rozdawnictwa środków na podstawie pięknych banerów, że tutaj wręcza premier jakieś środki i w ten sposób będziemy realizować, tylko rzeczywiście wróci to do starych ram, które funkcjonowały wcześniej. A oprócz tego właśnie te olbrzymie środki pozwalają na rozwój miasta. Szczególnie, że nasze miasto może skorzystać z Funduszu Uczciwej Transformacji, Sprawiedliwej Transformacji. I te środki są olbrzymie i biorąc pod uwagę nie tylko kopalnie Mysłowice, ale mniejsze kopalnie, które funkcjonowały w poszczególnych dzielnicach. Ja mówię, jako mieszkaniec Larysza mogę podać przykład naszej kopalni, która też oficjalnie została zamknięta w XX wieku. Czy kopalnie, które były zamykane w XX wieku, chociażby w Brzezińce, pozwalają tym dzielnicom też myśleć o rozwoju. Te tereny, jako przykład mogę też znowu, tutaj może tym Laryszem się posłużę, ale tereny po byłym motokrosie też Urząd Miasta próbował za naprawdę śmiesznie niskie pieniądze spieniężyć, sprzedać prywatnemu inwestorowi, gdy te tereny można było na przykład pozyskać, dać w ramach funduszów właśnie na sprawiedliwą transformację, można tam było przygotować odpowiednik takiej promenady, którą mamy w centrum, można było zrobić dla południowych dzielnic.
Jest to teren zielony, jest to teren obszaru Natura 2000 i my próbujemy sprzedać go za kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdy można pozyskać kilka milionów złotych na to, żeby całkowicie przeobrazić ten teren i dać go mieszkańcom. I to są takie drobne przykłady, ale to teraz będzie naprawdę bardzo ważne, bo mamy temat kopalni, Mysłowice, centrum naszego miasta jest od zawsze związane z kopalnią. I teraz te środki, które będziemy mogli pozyskać, one też mogą zmienić ten wizerunek miasta. To jest olbrzymia szansa dla Mysłowic, bo my cały czas traktujemy trochę tą kopalnię pozostałości po kopalni Mysłowic jako takie kukułcze jajo. I tak na dobrą sprawę nikt nie chce do tego tematu podchodzić. A to jest świetna sprawa, bo to jest coś, co jest wyróżnikiem naszego miasta, tylko trzeba przygotować dobry projekt. Kolejna sprawa, chociażby rynek w Mysłowicach. Też nie do końca zgadzam się z tym, co proponuje obecny prezydent, żeby odbudować pierzeje tej części rynku, która została wyburzona w latach 70. czy 80. Bo tak na dobrą sprawę, gdy powiedziało się, a stworzyliśmy park zamkowy, w którym jest mnóstwo atrakcji, dlaczego tego rynku nie otworzyć właśnie na ten park zamkowy? Dlaczego nie stworzyć takiego naszego mysłowickiego odpowiednika nowojorskiego Central Parku, gdzie rzeczywiście możemy prosto z tego rynku udać się do parku zamkowego i jednocześnie osoby, które są z dziećmi, czy spędzają czas na przykład w parku zamkowym, automatycznie korzystają z możliwości, jakie daje rynek, z kafejek, z restauracji, z tych miejsc, gdzie możemy odpocząć i spędzić miło czas. A stworzenie kolejnych budynków, które tam zamkną tą pierzeję, znowu będzie mieć zamknięty rynek, nie daj Boże jeszcze kolejnego działu banku, to na dobrą sprawę znowu zabetonuje ten rynek i spowoduje to, że nie będzie on wykorzystywany, nie będzie ten potencjał wykorzystany należycie, tak jak winniśmy to widzieć. Jak pan uważa, to, że Mariusz Wielkopolan oficjalnie nie poparł Dariusza Wójtowicza w drugiej turze wyborów, jak to się może przełożyć na, mówiło się, taką z automatu koalicję między radnymi Dariusza Wójtowicza a radnymi PiS-u? Ja mam wrażenie, że tak, że mimo, że oficjalnego poparcia nie ma, to dużo wcześniej zostały pewne porozumienia osiągnięte. I tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że odwrotnie do sceny centralnej, gdzie rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało, ale tak na dobrą sprawę nie wygrało, bo koalicja była w stanie zebrać większość w parlamencie. Tak samo jest w przypadku naszej Mysłowickiej Rady. Tutaj oficjalnie Koalicja Obywatelska wygrała, ale nie wygrała, bo ugrupowanie Dariusza Wójtowicza plus Prawo i Sprawiedliwości współpracując razem ma większość i są w stanie rzeczywiście przeforsować projekty prezydenckie. I to będzie też dla prezydenta dużym ułatwieniem, ale jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że jeżeli nie zmieni się prawo, najprawdopodobniej będzie to ostatnia kadencja prezydenta Dariusza Wójtowicza i to teraz te ostatnie lata będą decydowały o tym, jak zostanie zapamiętany w świadomości mieszkańców Mysłowic. Czy dołączy do grona tych prezydentów, którzy są traktowani jako przekleństwo naszego miasta, czy rzeczywiście zapisze się tymi złotymi zgłoskami, bo pierwsza kadencja, inwestycje rzeczywiście pozwoliły na wygranie tej powtórki czy reelekcję w kolejnych wyborach, ale teraz właśnie będzie to o tyle ważne, że zmieni się układ sił na szczeblu centralnym, trochę inny sposób pozyskiwania pieniędzy się pojawi i trzeba będzie przygotowywać naprawdę dobre projekty, żeby móc dalej rozwijać miasto, a jednocześnie zmniejszać deficyt budżetowy, który też jeżeli patrzymy na deficyt w kontekście inwestycji, to okej, to jest to jak najbardziej, jeżeli deficyt zwiększamy, biorąc pod uwagę to, że chcemy rozwijać inwestycje, to jak najbardziej można o tym mówić, ale to też w pewnym momencie dojdziemy do takiego zachwiania i też nie chodzi o to, żebyśmy wprowadzali sobie potem prowizoria budżetowe i inne rozwiązania, które będą takimi bypassami, bo tam też jednak wkład własny jest bardzo istotny. A wkład własny to najprawdopodobniej kolejne zadłużenia. To kolejne zadłużenia, ale też jeżeli będziemy w stanie właśnie pokazywać, że te spółki, które generują gdzieś tam rzeczywiście duże problemy i one będą w bardziej efektywny sposób, czy wreszcie w efektywny sposób restrukturyzowane, wbrew pozorom aż tak katastroficznie nie wygląda sytuacja budżetowa naszego miasta, tylko tak jak mówię, tu będzie olbrzymie pole do popisów dla urzędników pana prezydenta, bo w tym momencie naprawdę trzeba będzie się bardzo starać, żeby przygotować bardzo dobre projekty, ale jeżeli te projekty będą bardzo dobre, ambitne i porządnie przygotowane, one pozwolą rzeczywiście na realizowanie dużych rzeczy, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się nie cieszyli z nowego oświetlenia LED-owego, które też jest ważne, ale to jest taki plankton, jeżeli spojrzymy na fundusze unijne. Wreszcie odważmy się sięgać wysoko i w przypadku naszego miasta, które ma tak olbrzymi potencjał, które w niczym nie ustępuje potencjałem Gliwicom, które są w podobny sposób ułożone między autostradami logistycznie, nasze miasto ma te zapóźnienia, gdy spojrzymy sobie na sąsiadujące miasta, chociażby jak Sosnowiec czy Jaworzno. Startowaliśmy z dość podobnego poziomu. Teraz widzimy, jak daleko nam do tych dwóch miast
i ten potencjał cały czas jest. Mieszkańcy też to widzą, chcą z tego skorzystać, tylko właśnie bardzo ważne będzie teraz postawa urzędników i całej, że tak powiem, ekipy prezydenckiej, która rzeczywiście będzie musiała sięgać ambitnie po te projekty, bo to jest szansa na rozwój, a jednocześnie to, od czego zacząłem moją wypowiedź, na zapisanie się tymi złotymi zgłoskami w historii naszego miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był dr Tomasz Ćwięk, ekspert do spraw PR-u i marketingu politycznego. To już wszystko w naszym programie wyborczym. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Agnieszka Maliszczak-Handzel i Marcin Janota. Do zobaczenia.